Teraz już mniej więcej wiemy, jak kształtowały się drogi, jak wiodły drogi Julii do Krakowa. Zagmatwane to było, ale przy okazji myślę sobie, fajnie jest spróbować w życiu metodą prób i błędów odrzucić to, co nam nie pasuje, a skupić się na tym, co nas naprawdę kręci. Jednak człowieka ścieżki bardzo różnie prowadzą. Mm-hmm. Ja przede wszystkim, jak przyjechałam do Polski, no to miałam 17 lat i ja uważam, że wtedy jeszcze bardzo, bardzo rzadko, kiedy człowiek wie, co chce robić, co chce uprawiać. I ja uważam, że akurat w moim przypadku tak się złożyło, że wszystko, czego ja dotknęłam do tego momentu, póki poszłam do szkoły teatralnej, wszystko wiodło ku temu. Mhm. Tak, ja chciałam, jeszcze miałam czas, żeby się nauczyć języka, miałam czas, żeby się zająć tańcem i się w tym rozwinąć. I w momencie, kiedy byłam na Wydziale Aktor Teatru Tańca z krakowskiej PWST jeszcze, mhm, wtedy nie byłam na Wydziale Dramatycznym i chodziłam na zajęcia Grzegorza Mielczarka, który prowadził na pierwszym roku takie zajęcia jak proza. Mhm. I pracowaliśmy nad takim tekstem Jelinek Amatorki i ja pierwszy raz poczułam, że chyba to jest moment, kiedy naprawdę chcę się zająć aktorstwem. To jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy mogłabym podjąć taką decyzję. Taniec będzie ze mną całe życie, ja będę mogła w nim zawsze się rozwijać, ale to jest to, czemu ja naprawdę w tej chwili chciałabym dać odpowiednio dużą energię. Mhm. I po prostu zdawałam do krakowskiej szkoły teatralnej jeszcze raz, już na Wydział Dramatyczny to się udało. Zresztą to było, jakby zdawałam tylko do tej szkoły, ponieważ... Nie obstawiałaś wszystkich. Tylko z Krakowem i tylko z tą szkołą i no i szczęśliwie zdarzyło się tak, że ja zdałam do tej szkoły. A co było dla ciebie najtrudniejsze w trakcie uczenia się w szkole teatralnej? Wiesz to, myślę, że dla mnie najtrudniejsze była intensywność. W sensie, że ja lubię się skupić na czymś i poświęcić temu odpowiednio dużo czasu. Szkoła teatralna to jest taki poligon, w którym masz, jesteś od 8 rano albo od 9 rano, w zasadzie możesz być do 8 wieczór albo o 12 w nocy. Mhm. I dla mnie trudna była ta intensywność przeżyć i intensywność ról, którą nosisz w ciągu tygodnia, bo de facto jak to rozłożysz, to wychodzi, że w ciągu tygodnia masz do czynienia z 10 różnymi rolami i najbardziej to mi przeszkadzało w tym, żebym ja mogła się jedną rolą tak bardzo konkretnie skoncentrować. Mhm. Tak. I tak czy inaczej, ja myślę, że ucząc się i tak jakby podzielisz tą energię, że w momencie, kiedy coś cię najbardziej interesuje, no to jednak starasz się temu poświęcić jak najwięcej pracy. Ale wszystko cię musi zajmować de facto. Każdy pedagog chce, żebyś się rozwinął na jego zajęciach najlepiej. I poświęcił jak najwięcej energii. I też starasz się to robić. Także ja myślę, że dla mnie najtrudniejsze to będzie było właśnie skakanie z jednego w drugie. Bo w tej chwili ja na przykład jestem wdzięczna, cieszę się, kiedy mam czas na to, żeby na przykład mam casting i mam tydzień na to, że ja przynajmniej mogę się przygotować na to, tak? Jakby poświęcam, oglądam konkretne filmy, czytam konkretne teksty i tak dalej i ja mam wrażenie, że ja jednak rozwijam się, w tej chwili poświęcam swoją energię na jakiś konkretny kawałek rzeczywistości, tak? I to mnie cieszy wtedy, że ja nie muszę się rozmieniać na mnóstwo innych rzeczy. Jakie role kręcą cię najbardziej? Takie twoje wymarzone bohaterki, które mogłabyś zagrać, powinny mieć jakie cechy charakteru? Wiesz co, no to jest trochę takie pytanie typu o marzenie, co byś chciała zagrać, ale na przykład dla mnie było dużym zaskoczeniem, ja miałam zajęcia z Anią Radwan w szkole teatralnej, i robiliśmy taki tekst Kto się boi Virginia Woolf i dostałam rolę Żabka. I Żabka to jest kobieta po kilku aborcjach, w zasadzie no, taka mało przytomna, która jeszcze popada do tego w alkoholizm i jest taka mało adekwatna w jakichś swoich reakcjach, jest taka półwariatką, mówi. I jak czytasz ją, to ona się wydaje być nawet jakaś banalna, taka trochę głupia, mówię. Jest, dlaczego robię ta utwór? No czy ja taka jestem? I potem się okazało, że to było tak fantastyczne wyzwanie, że to było tak ciężkie. Jednocześnie
ta doza wariactwa, która miała ta postać w sobie, pozwoliła mi na robienie tak różnych rzeczy, że to była jedna z moich takich najprzyjemniejszych wyzwań. Także ja lubię postacie, które są nieoczywiste. Ja na przykład bardzo chciałabym zagrać Puka, bo to jest postać, którą może zagrać i kobieta, i facet, który wypowiada jakieś swoje prawdy na temat życia. I jest jednocześnie, może być odważna i nie ma takich hamulców. To mnie dotyka i tego chciałabym dotknąć, jak najwięcej takich rzeczy. A w najbliższym czasie gdzie będziemy mieli okazję, w czym będziemy mogli cię zobaczyć? Wiem, o pewnych rzeczach nie wiem, znam odpowiedź na to pytanie. No i jest parę projektów, ale nie mogę o nich opowiedzieć, nie, ponieważ... Znaczy może o którymś projekcie mogę powiedzieć. To powiedz, chociaż mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć krótko. Dobra. To jest serial Watacha HBO, który... To robił... Michał Gasta, który realizowaliśmy w Bieszczadach i ja myślę, że to będzie jedna z najciekawszych produkcji tego roku. HBO pokazało nam, że potrafi robić... Ostatnio słuchałam Pilcha, jest takiego opowiadanie Moje pierwsze samobójstwo i właśnie aktor, który czytał ten tekst, mówił HBO. To rzeczywiście yo stacja. To będzie, a możesz powiedzieć tak, naszkicować fabułę? No, niestety nie mogę. Jest, że powiem, wszystkie klauzula tajności. Okay. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno ta produkcja widzów nie rozczaruje, wręcz odwrotnie. A kiedy będziemy mogli zobaczyć? Chyba jesienią. Ale nie jestem pewna, chciałabym tutaj się... Rozumiem. Czyli o tym mogliśmy powiedzieć coś więcej? Nie, ale to jest... O innych projektach, bo rozumiem, klauzula tajności, dla mnie jest to jasne. Macie takie zapisy w kontraktach, no to rozumiem, że nie możemy powiedzieć ani słowa. A gdzieś indziej? Wiesz co, no w tej chwili gram w serialu we Wrocławiu Pierwsza Miłość. Mhm. O innych rzeczach na razie nie mogę powiedzieć, jak to ładnie ujęłaś. Ale jak wszystko stanie się jasne, to będzie wiadomo, że tam właśnie Julia Pogrebińska gra, mój dzisiejszy gość. Kto wie, może bo w tej chwili Teatr Współczesny w Warszawie rozpoczął taki projekt Studio Teatralne. I ty bierzesz w tym udział. Tak, i my właśnie realizujemy taki program, że się spotykamy z mistrzami od szermierki, z Januszem Siniawskim i jego dwoma synami, które mu asystują, z Bartkiem i Krzysztofem. Nic więcej już ci nie pozwolę powiedzieć. Pięknie opowiadasz o swoich współpracownikach, pięknie opowiadasz o swojej pasji. Koniec. To już jest basta. Julia Pogrebińska była moim gościem.